To dobrze. Brzmi nieźle. Wiesz co? Nie wyspałem się wczoraj strasznie. I cały dzień byłem zajęty mocno. Jeszcze trening zrobiłem niedawno i kurwa, przysypia mi się po prostu. Także dzisiaj mak do 22 posiedzę, tak żeby coś porobić, jakieś runki poczyścić może. Jakieś RTA, łyżeczka kofeiny, jazda, nie, to już ja później nie będę mógł spać. Będę zmęczony kurwa jak trup i jeszcze nie będę mógł usnąć, to jest najgorsze co może być. Zawężyłem swoje moby RTA, jednak do aniołków się ograniczam głównie. Siema bum bum, bo za dużo tego wszystkiego. I powoli będę sobie, jak będę eksplorował RTA i się trochę dokształcał w tej kwestii, to będę robił co będzie mi potrzebne. Co tam mistrzu? Jak tam? Robię sobie mieczyki w sumie. Gituwa, kamień z gruzu wyleciała, widziałem, graty, a u mnie spoko, również spoko, ale kurwa mówię, dzisiaj zmęczony jak pies, zajechany jak szmata, także nie wiem, coś kurwa, przez to, że się wczoraj nie wyspałem, czuję się strasznie, nie wiem, ale spoko, coś pograć trzeba, także easy, o kurwa, mogłem ten, a i wyskillowałem na maksa już tą, Ofilię, także to jest dobra wiadomość, no i dobra, i teraz auto. Z nim. Siłą karty? Nie. Jednego devila mi brakowało. Z eventu dostałem. Nie z eventu. Z Toa Hard, kurwa. Bo dzisiaj Toa Hard skończyłem. Tak sobie leciało po troszku, po trochu. Druga Molly. Nic więcej. Ale myślę, że druga Molly może. Nie wiem. Może kiedyś. Taki w sumie uniwersalnie dobry mop, ale zobaczymy, co się da z tego ulepić kiedyś. Na razie pierwszy nie mam ubrany jeszcze. Także... Jak dostała nerfa, to trochę straciła na wartości. A co je zabrali? Masz 100% szans, że krytniesz nią. Co? Co takiego? Nie, no nie 100%. Po prostu excluding glancing na nią. No, ale to i tak musisz ją wciąż zabić. Ona w sumie jest... No, ale musisz od niej zacząć, nie? Zakładając, że zaczynasz od niej. No, to tak. No to szkoda, kurwa. No to ona nie ma w zasadzie żadnych innych... To było silne, no teraz jak możesz w nią napierdalać, no to trochę to zabili tego moba w sumie. Myszka mi się coś pierdoli. W sumie zabili tego moba w pizdu. Nie, no tak, no to miało sens tylko jak glans działał kurwa na side team, bo inaczej to nie ma sensu, no bo kurwa, jaki to ma inaczej sens? To otwierasz takie drzwi kurwa do zajebania, no to bez sensu. Ten pasyw to też tak, jak ty w ofie jej używałeś, to nigdy nie działał? A jak w defie jest używana, to zawsze działał, kurwa, i chuj. Strasznie wkurwiająco, ile razy Molly nie brałem na offa. No fakt, że Zeratu i tak się 3 razy krytował w nią, ta. No tak, bo się ją brało jako tanka głównie, nie? Chociaż ja jej używałem też jako nie tylko, niekoniecznie tanka, ale po prostu jako supportu, nie? Takiego RNG, no bo ja grałem zazwyczaj YOLO, znaczy dużo grałem YOLO, także wyjebane miałem. No ale to nie działało, nawet nie mogłeś liczyć na te YOLO, kurwa, w jakiś sensowny sposób, bo to po prostu nigdy nie działało, no. A na defie, kurwa, zawsze działało. No i teraz, nara. Nice. 53 tylko, what? Jutro SB, tak? Jutro SB. To jutro się zapewne odpalę gdzieś wcześniej, ale to zobaczymy jeszcze, bo jutro dentystę mam, także... Kurwa, 39. Skubaniec. Pa, ale zabity. Na śmierć. Po hajsie. Ząb właśnie... Znaczy, jutro jadę na przegląd taki ogólny i naprawiam jakieś drobne rzeczy. Ale jednego zęba mam takiego poważnie rozjebanego, także spęknięty w pół. I to jest kurwa jeszcze z tyłu ten o, ja mam takie duże te zęby, że dziura jest taka, żebyś tam wszedł. Także, ale to jest bardzo stary case, A ja go nie chciałem za wszelką cenę usuwać, bo nie chciałem mieć żadnego implantu w tamto miejsce. Tylko chciałem kurwa ratować tego zęba i on jest w sumie, korzeń ma zdrowy bardzo. Tylko jest tak, no złamany w pół, można powiedzieć. Nie tak, nie w płaszczyźnie poziomej. Tylko w płaszczyźnie takiej, tak o, tak po skosie, kurwa, jest odłamany, aż do dziąsła z jednej strony, nie? Także dość poważnie. Mi zalecali zawsze go wyrywać, ale kurwa, nie chciałem go wyrwać, bo musiałem tam jakiegoś implanta wstawić, a nie chciałem. I minęło parę lat i w końcu ktoś mi powiedział, że to się da kurwa odbudować, nie? Bo kiedyś się nikt tego nie chciał podjąć, no. Ja na razie nie mam, no wiesz, no ja mam problemy z zębami wynikające z trochę z niedbałości, ale to tak powiedzmy 10%, ale w dużej mierze wynikające z tego, że ja się napierdalałem całe życie z ludźmi, kurwa, na mieście, no. I one dostały taki uszczerbek, że niektóre po prostu zaczęły pękać, nie ze psucia, tylko z 4 zęby mam tak uszkodzone, tak kurwa, miałem tak poważnie uszkodzone przez to.
Ale nigdy przed nich, nie? Najlepiej chodzić do dwóch, trzech lekarzy. Nie, no wiesz, to wiadomo, jasne. To jest, nie, co to jest? Siema, Dany. Dla mojej koleżanki zjebał zęby i zgarnął z niej... Co? Dla mojej koleżanki zjebał zęby i zjebał zęby twojej koleżance i zgarnął za nią 10 koła. No to nice. Niezły biznes. Co tam, Dane, jak tam? Trening zrobiony? Także no, także kurwa dbajcie o zęby, bo zęby są, nie są żarty. O ty gnoju, przeżył. To nie żarty, nie? Czekaj, któraś Kamila będzie na pewno DPS-owa, co? Ta nie, ta też nie. Dziś wolno od treningu, odnośnie zębów, ja sobie rok temu założyłem aparat. O, nice, moja kobieta miała aparat, ale ona miała problemy z zagęszczeniem za dużym. Zęby to podstawa do zrobienia w PL zanim za granicę. Ja robię tutaj, teraz już. O kurwa, co za niefan. No kurwy, przestańcie prockować, ja pierdolę. Trzy moby, kurwa, każdy prok. Zajebiście, nie? Nie chcę znać bólu zębów w średniowieczu i tak podobno, jak tam było więcej bakterii niż na ziemi. Bakterie bakteriami, wtedy nikt nie wiedział o istnieniu bakterii, ale nie było znieczuleń. Anestezjologia dopiero została wynaleziona w zasadzie, znaczy dopiero zaczęła być efektywna w połowie XIX wieku, także... Do tego czasu ucinano kurwa ręce na żywca i wykrajano wszystko na żywca, także schlewano wodą i jelo. Także pięknie, co? To były czasy. Kiedyś było lepiej podobno. Słyszeliście o tym? Kiedyś było lepiej. Nie było inżynierii precyzyjnej, nie było stali nierdzewnej, nie było takich zajebistych rozwiertaków do zębów jak dzisiaj, w sensie wiertarek, czy jak to się nazywa, nie wiem w sumie jak się nawet nazywa. Wiertarka, no, do zębów, czy jak to się nazywa? Ktoś wie, jak to się fachowo nazywa? Ta taka rączka z tym, z wiertłem? Ni chuja. No, także no nie było takich rzeczy, nie? Tak precyzyjnie dopasowanych. Jak oni, kurwa, borowali w tych zębach? Wyrywali chyba ich, w dupie mieli, nie? W średniowieczu na pewno musieli wyrywać, no bo co robi? No pewnie wstawiali tam coś w zamian, nie? Rzemieślnicy istnieli, także młotkiem, szczypcami, tymi obcęgami jak w kreskówkach. O Jezu, na samą myśl mnie bolą zęby. Ale powiem wam tak, że teraz robił mi gościu tego zęba kanałowo i znieczulenie nie pomogło, nie? Także wysłał mnie do innego dentysty i akurat na tą kanałówkę muszę iść do innego dentysty, a wrócić do niego na odbudowę. No ale trzeba kanały wyczyścić, nie? I kurwa, tak mam wrażliwego tego zęba, że ni chuja nawet znieczulenie nie pomogło. Ja mam jeszcze jeden problem, nie? Bo miałem robionego zęba, z którego miałem formę wyciskaną w szczęce, nie? I ta forma polega, wyciskanie formy teraz się raczej robi skany 3D chyba u dobrych dentystów, nie? Ale wyciskało się formy, taki żel ci wkładali ze szczęką taką plastikową do ryja i kurwa wkładali to, zaciskałeś, trzymałeś, nie wiem, minutę i wyciągali to i z tego odlewali ten brakujący kształt i dopasowywali to już w tym, tam wiecie, w tym laboratorium i tylko przyjeżdżała nasadka, którą się wklejało, nie? To po tym pierdolonym zabiegu jakiś frajer jebany mi to robił, który tak kurwa to zjebał, że on nie umiał tego przygotować, czy ja się mało tym nie udusiłem i kurwa to wyplułem raz, mówię, ja pierdolę, gościu, ty to umiesz w ogóle robić czy co? I po tej wizycie wtedy automatycznie mam kurwa odruch wymiotny, jak ktoś mi coś do ust wkłada, nie? Nigdy kurwa tak nie miałem, poszedłem raz do jakiegoś jebanego chuja. I cokolwiek nie wsadzisz mi do ust, to kurwa mam, jak jestem u dentysty, mam ochotę się wyszygać na tym stole tam, nie? Także, co nie pomaga, nie? Ogólnie. Z połykiem nie pójdzie, kurwa. Także, to ja mam jeszcze ten problem, że mnie nie bolą zęby, nie? Jak mam zepsuty ząb, to mnie kurwa nie boli, no. Nigdy. Wiesz co, nie wiem, czy mi się kurwa chce coś dzisiaj ubierać. I Darth jej zaraz porobić chyba jeszcze trochę, wiesz? Ubrałem kilka mobów pod World Bossa, ale to dosłownie kilka, nie miałem czasu. To jest problem delikatny dzisiaj. No jestem teraz na treningu, jak sobie włączam SW, zazwyczaj nie, w ogóle nic nie włączałem, tylko po prostu byłem na treningu. Ale jak włączam SW, to ja pierdolę, ten trening mi tak zapierdala, że nie pamiętam, znaczy nie wiem, kiedy wchodzę, kiedy wychodzę po prostu. A ja zazwyczaj jak idę na trening, to ja mam serię, bardzo ściśle określoną przerwę, serię, bardzo ściśle określoną przerwę i tak od początku do końca. Wchodzę, kurwa, i tylko jest fokus na trening, 60 minut wypierdalam, nie?
Nie gadam z ludźmi, wyjebane mam takie coś. Nie, nie przychodzę tam kurwa gadać, nie? Nie, no tak, bo to wiesz, czasami tam przyjdziesz, kurwa, ktoś znajomy jest, pierdolić i tak ci idzie, 2 godziny siedzisz na tej siłowni. No to jebać to, nie? 60 minut już jest za długo. 60 minut, wiesz, samego treningu, bo ja tam mam jeszcze w sumie 10 minut, 15 minut dojazdu. No, takie tam pierdoły, nie? Także... No wychodzi, powiedzmy, 1,5 godziny, jeszcze do sklepu zajadę po jakąś kurę, nie? Czy coś, wiesz. No i teraz też mam trening taki trochę lżejszy w sumie, bo zmieniłem go, bo to, ten bark mam taki trochę uszkodzony w sumie i przestałem już ciężko ćwiczyć, tylko bardziej na mniejszych ciężarach delikatnie, ale intensywnie cały czas, nie? Tylko, że... no, oj, panie, dobrze. Też miało być, kurwa, dane 200 w siadach, ale zrezygnowałem w pewnym momencie, na razie przynajmniej, ale jeszcze będzie. Było 180... 190, 185 chyba na 2, że była perspektywa, kurwa, na 200 w krótkim czasie, ale sobie odpuściłem. Czekaj, w sumie tego sfokusuję. No let's do it, panie. Bomby są tak chujowe, że to jest po prostu masakra, nie? Grałem tymi bombami i nie masz fanu z bomb. Te bomby, nie wejdzie jedna bomba i chuj, po frytkach. Wszystko jest tak stankowane, że ja pierdolę, nie? To absurdalne gówno, no, bo musisz mieć arty, które mają chyba kłady w bomb damage, żeby coś robić z tymi bombami. Bomby same w sobie nie mają dużego damage'u. Komuś Libli wpadł gili, nie? Chyba. Tak widziałem. Libli to jest, kurwa, bomber, którego zawsze chciałem mieć, nigdy go nie miałem. Sara, Libli, Tiana to było zajebiste połączenie kiedyś na maksa. Śmiało można było G3 wbijać na ludzie. Zresztą trzeba z Taurusem można było wbijać G3 nawet, ale teraz chyba John jest najlepszym bomberem. Ten czerwony surfer, no jest w rotacji. Tak, widziałem, tak. Tak się dzisiaj zastanawiałem, czy nie otworzyć po niego. Szczerze powiedziawszy, mi trochę fartownie taka mi wpadła. No ważne, że wpadła. Także easy. Mogły ze dwie wpaść, nie? Czy się chlechle? Jakie obrzydliwe, jeszcze mam dwie w zapasie. Trochę zmieniłem też te moby, bo on dostał 100% crit rate'a, Veledjuel dostał trochę szybsze runy. O, co ona robiła? Lydia to była, tak? Nie, jak ona się nazywała? Eleanora, okej. No dobra, wezmę jego. I kogo tu zbanować? Ja go zbanuję. A Chiu nie powinna być pierwsza? W tym teamie? A, no zajebiście, kurwa, jasne. Oczywiście domyślny atak, kurwa, w przeciwny element, żeby wcisnąć wszystko. Najlepiej. Aha. Zajebiście. No muszę ją zajebać, bo ona jest, kurwa, najgorsza, nie? Dobra, mamy tu prowo, chuj. Tu by się przydał ten Violent teraz. Okej. Okay. Nice. Ale kurwa, pozamiatane. Wytrzymałem. O! Teraz chujek wie, co mam. Dobra. A to jest, co to jest, kurwa? Nie, no jeszcze raz to samo zagram. I tym razem Chibu zbanuję. Dam mu... Chyba, że zagra co innego. I może wezmę TB tym razem. O, on wziął coś innego, jebaniec. Co to jest? Aha. Double stripper. Tym razem. Dobra, wezmę TB. Ta Chibu to ona nic, kurwa, to mi nie za bardzo nie zrobi chyba. Dobra, jeszcze chuj, zobaczymy. Zagramy tak jeszcze raz. To jednak wszystko jest tanki. Jak mu to nie przyprockuje, to kurwa nie zabije tego za chuja. Tak łatwo, ale zobaczymy. Tym razem mamy shieldy jeszcze. No kurwa! Fire mob! Odpierdol się od fire moba! Głupi, no. Głupi! No, kurwa, głupi, no, ja pierdolę, ta jeszcze tury, nienawidzę tego moba. A, twardy, co? I tylko nie stunuj mi wszystkich, proszę cię. No dobra, chuj. Glans, ona... O ty, kurwo! No nie, no muszę zabić ten. Muszę zabić...
Ole mi przyjebała, ty. Nie chcę stracić tego moba w sumie. No ale chuj. Stripnął. Dobra, ale będziemy... Nie, ta... Okej. Okej, mam szansę. Jak to jest twarde, kurwa. O Jezus, to jest miękkie jak chuj. No weź, spierdalaj! Mhm, chwilko. 100%, kurwa, ja tak ba. Tylko mnie, kurwa, zastunuj, no. Nara. Dobrze. Co ty, on będzie napierdalał jak szalony. Jeszcze mam prowoka, kurwa. Opie. Gapso? Co to było gapso? Czekaj, zaraz sprawdzę. A, mam! Mam go zrobionego na 6 nawet. I ragdola z sumą. Ty, faktycznie, kurwa, ale zamiast kogo? 30 koła Hapsa 900 defa, no ładnie są urany. TB? No, TB, TB, fajnie. Kiedyś to był mój ukochany mob, którego chciałem mieć, bo to był zajebisty mob do slow cleave'ów. Ogólnie przez ten skill i był HP, czyli był super, kurwa, tanki i robił dojebany damage, ale później dostałem Asimę i już nie musiałem mieć TB. Ale no w sumie to tego moba wydaje się, że warto go wyskillować, bo on jest takim dobrym supporterem, kurwa. TB jest po buffach, tak widzę, właśnie widzę, bo tak, widzę, on napierdala jak pojebany, to jest jakaś masakra, co on odpierdala. No, masakra. Jest masakra, kurwa. Masakra, po prostu. No dobra, zagrajmy coś. No ten crit damage reset ja w jednej turze raz użyłem 3 razy. Znaczy 3 razy się ruszyłem i 3 razy użyłem AOE. Kurwa, znaczy nie w jednej turze, ale po sobie. Za każdym razem, jak miał turę, to za każdym razem, kurwa... W rej, nie? I tak stwierdziłem wczoraj, chuj, nie umiem w to grać, ale gram najmocniejszym, co mam. Eladriel, please? Eladriela do tego? Kurwa, nie mam chyba ubranego tego Ariela. Gdzie on jest? Nie mam, kurwa, muszę wyjąć, no. Może kiedyś dla... dobra, zagramy tak. Mam wszystkie anioły akurat, ale... Fajnie by to wyglądało, no. Veromos tutaj git. Co banować? To jest nuker, nie? Ja mam wszystkie pioniery. Nice. Kurwa, ja bym chyba to gówno zbanował, jebane. To mnie strasznie porobi, kurwa. Jak mi zmianuje imiona. Miles albo to gówno. To tańczy, nie? Dobra, to chuj, wypierdolę to wkurwiające gówno. No właśnie. No ale dobra, jak nas nie zaniukują na śmierć, to kurwa im się odwdzięczymy. Focus Sara chyba, nie? TB nie ma Willy niestety. Siema Shao, witam mistrzu. Co tu się robi? Aha, branding effect, dobra. Ale się napił. Kurwa, mogłem w Sarę napierdalać. Błąd. No, wiedziałem, że ten mnie, kurwa, porobi jebany, nie? Dobra, kurwa, ty dziwko. On z S2 kradnie buffa, jak ktoś ma. No właśnie. Sara miała buffa. Dawaj. Nice. TB, rusz się, kurwa, proszę cię. On zrobi największy rozpierdol. Fuck. Ale on jeszcze nie ma, nic nie może zrobić. Dobrze. Sara!
Oj, błąd. Błąd, już po tobie. Chociaż. Uuuu. 50% atak baru i reset skilla. Ja pierdolę. Spoko, spoko mistrzu. Z tak OP, że to jest kurwa koniec, nie? To jest kurwa przegięcie pały, nie? Totalne przegięcie pały. No, tak ostatnio też kilka razy. To też kurwa. Co za hamowa, pierdolę.